Naszym gościem dzisiaj jest Dorota Masłowska. Chciałam się zapytać, co pani robiła przez te 7 lat od czasu ostatniej książki? O rany. Cały czas pojawia się w moich rozmowach z mediami ta figura enigmatycznych 7 lat, kiedy podobno nic nie pisałam. To znaczy nie pisałam prozy, bo napisałam w tym czasie 2 sztuki, które... Ale krótkie były te sztuki. Były krótkie, ale czy to ma aż takie znaczenie? Były w sam raz. W teatrze trwały długo. Jeśli doliczyć czas, kiedy widzowie jechali do teatru, a potem o nich myśleli, to myślę, że były dość pełnowartościowe. A oprócz tego po prostu żyłam. Wydaje mi się, że pracuję w dość naturalnym i niewymuszonym cyklu umysłowym. Po prostu czekam, kiedy moja głowa napełni się czymś, co będę miała rzeczywiście do przekazania. I wydaje mi się to niezwykłym luksusem, że po prostu nie muszę wydawać książki co 6 miesięcy, żeby podtrzymać zainteresowanie publiczności, czy też zwyczajną wypłacalność. Ale nosiło panią trochę po Europie? Byłam na 2 stypendiach. Byłam przez rok na DAD w Berlinie. I potem byłam na takim krótszym miesięcznym stypendium w Stanach. Myślę, że one są dla autora bardzo trudną sytuacją twórczą, to znaczy nagle pozbawiony naturalnego kontekstu i naturalnych takich wyzwań codzienności, zostaje umieszczony w takim laboratorium niemalże i jedyne co ma robić to pisać. I to jest trochę, czasami oczywiście to jest bardzo twórcze, ale czasami powoduje kompletny paraliż. Po prostu zmierzenie się z... A jeszcze na koniec jeszcze chcą rozliczać z tego, co człowiek napisał. No właśnie. Pewnie. Więc zmierzenie się z otchłanią takiego dnia, który ma być w całości spędzony na pisaniu. Nie można uciec po prostu w gotowanie obiadu, ani jakby właśnie jeżdżenie tramwajem. No. Bardzo taka pouczająca konfrontacja z charakterem tego zawodu. Wydaje mi się, że pani taką podstawową ojczyzną jest polski. Niesamowicie zazdroszczę pani tego talentu, po prostu ugniatania tych słów, wymyślania. W każdej książce ta polszczyzna jest inna, a jednocześnie bardzo pani. Czy zapisuje pani polszczyznę swojej córeczki, czy zapisuje pani jakieś słowa, które pani podsłyszała od niej? Ona w tym momencie ma 8 lat i zaczyna być, zaczyna kokietować świat dorosłych i konstruować swoje wypowiedzi pod takim kątem, żeby były jak najbardziej dorosłe, dojrzałe i przekazywały transcendentną mądrość na temat życia ludzi. Więc coraz mniej jest w niej takiego freestylu językowego, ale oczywiście posiadam bardzo duże ilości zapisków z jej takiego rozwoju lingwistycznego, to oczywiście jest bardzo ciekawe. Do tej pory pani książki były bardzo, bardzo polskie, ale przede wszystkim zanurzone w idiomie językowym, w polszczyźnie. Tutaj mamy trochę inny świat. Przeniosła się pani, no powiedzmy, do Nowego Jorku. Czy to jest Nowy Jork? Co to za miejsce? Ostatnio byłam świadkiem powstawania filmu animowanego w oparciu o tę książkę, w każdym razie jego fragmentu. I zobaczyłam po prostu krajobraz tego miasta, który właśnie ma być Nowym Jorkiem, ale ta makieta została zbudowana na planie Warszawy. To znaczy, że szyldy są amerykańskie, ale nie ma tego nowojorskiego takiego zagęszczenia wieżowców, które tworzą jakby taki monolit poprzetykany ulicami. Tylko jest właśnie taki układ typowo warszawski, czyli jeden wielki wieżowiec, a wszystko inne jakby zjeżdża i opada. I wydało mi się to świetną metaforą w ogóle tego miasta ukazanego w mojej książce, że jest to miasto udające Nowy Jork, ale ulepione, marzące o byciu Nowym Jorkiem, ale ulepione z takiej tkanki po prostu bardzo fikcyjnej, bardzo...
gdzieś tam trudnej do sprecyzowania właśnie. No bo właśnie to mnie uderzyło w tej książce, że to wszystko jest ulepione z jakichś półproduktów, ze ścinków. Jakby pani wycinała trochę w czasopismach kobiecych jakąś scenkę z serialu, z jakiejś komedii romantycznej i ci bohaterowie są właściwie takimi ludźmi bez właściwości trochę. Ludźmi takimi, jakich może taka dziwna rzeczywistość, pseudorzeczywistość projektuje. Aha. U zarania tej książki, w tym momencie, w którym ona powstała, to na tapecie miałam taką swoją fascynację językiem złego tłumaczenia. Mhm. Językiem, z którym spotykamy się, biorąc do ręki powieści amerykańskie albo, nie wiem, seriale i filmy amerykańskie tłumaczone na polski. Językiem, który niezależnie od jakości tego tłumaczenia zawsze w jakiś sposób jest chropawy, ponieważ gramatyka angielska nie ma bezpośredniego przełożenia na gramatykę polską, więc niezależnie od właśnie zaawansowania tłumacza, zawsze po prostu mamy takie przekłamanie w brzmieniu tego języka. Oczywiście dużo bardziej inspirowałam się złymi tłumaczeniami, właśnie pełnymi takich sformułowań typu pieprzony Nowy Jork. Więc to mnie wtedy jakoś tam bawiło i inspirowało i wydawało mi się właśnie trafną, że miałam jakąś taką intuicję, że to bardzo trafnie oddaje nasz stan ducha. Po prostu ta aspiracja, czy takie marzenie o byciu kim innym, o byciu kimś lepszym, o byciu kimś, kogo pokazują amerykańskie seriale. I jakąś taką miałam intuicję, że ten język jest bardzo taki wielopłaszczyznowy i bardzo dużo można tutaj zawrzeć między wyrazami. I potem oczywiście ten język zaczął obrastać w rekwizyty, w postaci, w budynki, w ulice. Pojawił się, wykluł się z niego jakiś świat i ten świat się okazał właśnie taki, po prostu kompletnie... Sztuczny, kompletnie jakby taki jak scenografia w niskobudżetowym filmie, że po prostu jest fasada, ale jakby za nią już nic nie ma. Ale czy pani myśli, że tak nasze życie wygląda dzisiaj? Myślę, że niestety trochę tak. Czyli że my staramy się trochę robić taką kalkę z jakiejś wizji glamour nowojorskiej, tak? To wydaje mi się, że to nie traktowałabym tego tak dosłownie, bo wydaje mi się, że bardzo niewielu tak naprawdę ludzi jestem w stanie oskarżyć o to, że bardzo by chcieli mieszkać w Nowym Jorku, a żyją w Warszawie, więc jest im przykro i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bardziej ogólny i subtelny stan ducha, takiego... takiej niechęci do rzeczywistości i do przyjęcia jej za dobrą monetę i ciągłego po prostu takiego, nie wiem, bowaryzmu, ciągłego marzenia o czymś lepszym i o byciu kim innym i o niejedzeniu ziemniaków. To jest coś aspiracje. Aspiracje. Wszędzie aspiracje w serialach, w komediach romantycznych, aspiracje. Jednym z tych atrybutów, o których pani mówiła właśnie wcześniej, to jest to pismo Yoga Life. Czy to jest jakaś taka kpina i złośliwość a propos tej mody na wszystko, co organiczne, wszystko, co lekkie, jakieś kiełki, poszukiwanie nowej metody, właściwie jakiejś religijnej, prawda? No bo Kościół nam już się znudził, to jest za trudne, dużo wyrzeczeń, a joga, no tam zrobię parę przysiadów, wygibasów i już mam filozofię, tak? Aha. Oczywiście w takiej najbardziej, najcieńszej swojej warstwie to jest kpina i złośliwość, ale ja myślę, że tak naprawdę jakby ta nowa duchowość, do której jakby, której joga też jest pod zespołem, nie we wszystkich przypadkach, ale w części tak, ta nowa duchowość jest taka najczęściej samodzielnie konstruowana z różnych proponowanych elementów, czy to właśnie z dość ciałowo traktowanego buddyzmu, nie wiem, różnych new age'owych zjawisk i organicznych jedzeń i ekojabłek. Wydaje mi się, że to tak naprawdę bardzo dużo mówi o współczesności, o tym, że gdzieś tam porzuciwszy tradycyjne formy religijności i duchowości, po prostu zyskaliśmy jakąś gigantyczną lukę, która zasysa wszystkie śmieci, które znajdują się w polu naszego widzenia. I dla mnie to, jako pisarki, to jest po prostu bardzo ciekawe.